Cześć, Ja jestem Rodoty, a przed wami recenzja śmiechowej gry Plants vs Zombies Garden Warfare 2 pojawił się na rynku pod koniec lutego 2016 roku. Szczerze się przyznam, że byłem sceptycznie nastawiony do tej gry. No z jednej strony to w końcu Eon, czyli Electronic Arts, odpowiedzialny za tworzenie najbardziej hajsodojnych gierek, gdzie kupujemy podstawkę za 150 zł i potem jeszcze 3 czwarte gry w dodatkach za drugie 150. Ale z drugiej strony jest to jedna z nielicznych gierek EO, jakie chciałem kupić w ostatnim czasie z premedytacją. Po prostu byłem pewien, że ten tytuł, mimo wszystko, tak czy siak, Kupię. Więc moje początkowe powiedzmy podejście do tej gry przed premierą było troszeczkę mm, lekko w lewo, lekko w prawo. Sam nie wiedziałem co myśleć na temat tej gry przed premierą. Oczywiście cenę tej gry polecam Wam też sprawdzić na G2. Linka macie tradycyjnie w opisie. Zawsze znajdziecie tam trochę taniej niż na ordzinie oficjalnie. Pierwszego Plants vs Zombies Garden Warfare, czyli trójwymiarową strzelankę odprysk tego uniwersum oceniłem średnio, była to gra powiedzmy eksperymentalna. M.O. chyba nie wiedziało, czy ten tytuł się dobrze sprzeda, jedynka była po prostu średnia, przyjemna dla entuzjastów tego uniwersum, czy powiedzmy takich trochę innych strzelanek, ale z czasem była, e, powiedzmy żywa, tylko w jednym z paru dostępnych trybów ilość graczy troszeczkę spadła. Dwójka, czyli Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, ma być już w założeniu taką pełnoprawną, kasową, można trochę powiedzieć, trzecioosobową strzelanką, czyli czymś dużo więcej niż ta jedynka. Zobaczymy. Dlatego zapraszam Was w sumie na recenzję tego tytułu. Grałem w tle, macie też nagraną w maksymalnych ustawieniach graficznych, i muszę przyznać, że moje pierwsze wrażenie jest dość pozytywne. Na początku dostajemy swego rodzaju tutorial. Bardzo prosty, ale mega mnie zaskoczyło to, co było po nim. Oczywiście, fabuły chyba nie muszę wam tutaj tłumaczyć czy opowiadać. No, parodia, humor, zabawa, dwie strony konfliktu, szalony Dave ze swoimi roślinkami oraz Dr. Zombos po stronie złych nieumarłych. Chyba proste, prawda? Trafiamy do lobby takiego na początku, oczywiście, ogródka roślinek gdzie mamy do dyspozycji wiele jakby podlokacji, czyli mamy jakby taki troszeczkę otwarty świat, czego nie było w części pierwszej. Na przykład statystyki postaci, panel gry ze znajomymi, wyszukiwanie gier online, kupowanie pakietów. Możemy też wyjść z tego ogródka i ruszyć w stronę zombiaków. Teraz to wszystko jest w formie takiego fajnego świadka, a nie w formie opcji w menu. Co ważne, z tego ogrodu wychodzimy wykonać... Misje fabularne. Odblokować z różnego rodzaju dotatki, szukać różnego rodzaju, no nie wiem, achievementów czy różnych ukrytych miejsc. Mamy jakby taką dużą otwartą mapę, gdzie walczymy w trybie single albo w kooperacji, wykonujemy misje za upgrade, walutkę, doświadczenie na nasze postacie. Świat pod tego typu misje, mimo że do początek gry, jest dość spory. Jeżeli graliście w jedynkę, możecie też zaimportować zdobyte tam postacie i zawbite tam poziomy konta z jedzeniem. Dostać tutaj trochę wsparcia na dzień dobry. Naprawdę fajna sprawa, ukłon w stronę graczy, którzy by posiadali część pierwszą. Do puli postaci dodane zostały trzy nowe, mamy klasyczne postacie z poprzedniej części oraz trzy nowe dla każdej strony. Prócz tego stare postacie zostały nieco ulepszone, przerobione, mają też czasami inne skille, na przykład ząbiakowy inżynier nie ma już takiego latającego działka, teraz ma to inna, nowa postać w innej formie, ale zamiast tego inżynierek ma rozstawiane działko, na którym sobie po prostu siedzi i pruje pociskami, co daje razem naprawdę przyzwoitą ilość klas do wyboru, bo każda dodatkowo yy, posiada takie jakby podpostacie, tak? Czyli na przykład po stronie roślinek mamy różyczkę, taką nową postać i ta różyczka ma jeszcze pod postacie mające na przykład inne formy ataku. Tradycyjnie możemy to wszystko zmieniać o nowe umiejętności, elementy wizualne itd. Drugi Garden Warfare rozwinięto też o przygody roślinek. Jak w części pierwszej większość opierała się o obronę ogródków roślinek przed zombiakami, tak tutaj przechodzą roślinki do ofensywy. Otrzymujemy wielki ogród podzielony na pół, czyli po lewej stronie mamy zombiaki, po prawej stronie mamy roślinki albo odwrotnie, w zależności od której strony patrzymy. Mamy kampanię dla obu grup, czyli dla roślinek, dla zombiaków. Mamy osobne misje, mamy osobną kooperację, mamy oczywiście multiplayer tradycyjny po obu stronach konfliktu. Tradycyjnie za walki po jednej ze stron dostajemy tak zwane monetki. Możemy je wydawać na naklejki, w których znajdziemy części do nowych postaci, upgrade'y czy też pomagacze. Na przykład jak gramy z to mo będziemy mogli przywoływać sobie różnego rodzaju potworzyska atakujące roślinki. Warto wspomnieć, że zdobywamy też monetki leżące na ziemi, a nie tylko za zabicia, asysty czy inne cosie. Chociaż ilość zdobywanych monetek w porównaniu do tego jakie są ceny tych naklejek, czy pakietów, tu jest trochę lipnie w mojej ocenie, bo trzeba się trochę napracować. Mimo tego, ilość postaci, ich kustomizacja, opcje wizualne, wybór spośród paru umiejętności na każdą postać, to czyni pole bitwy dość zróżnicowanym i tutaj jest naprawdę nieźle. Zombiaki mają też um, nie tylko pełzające... nie wiem, mózgotrupy, tak? Mają też swoje działka do rozstawienia, zaś roślinki nie tylko mają... Y no właśnie, roślinki do sadzenia, ale też takie, które chodzą i normalnie atakują. W końcu ta rozgrywka jest taka, jaka być powinna, czyli roślinki nie zawsze bronią, a zombiaki nie zawsze atakują. Solidna dawka humoru w polskiej wersji tekstowej. Fajnie przetłumaczono niektóre niby nieprzetłumaczalne z języka angielskiego słowa, więc powiedzmy ta wersja polska tekstowa jest tutaj całkiem spoko. Robiąc różne achievementy, dzienne zadania, questy z cyklu wybij coś tam, będziemy dostawać gwiazdki. Je wydajemy na otwieranie otwieranie skrzynek, które są rozsiane po tym otwartym świecie i po misjach, które dadzą nam też ciekawe rzeczy. Jest sporo rzeczy do odblokowania na tym open worldzie oraz sporo sekretów. Jeden z nich widzicie teraz na ekranie. Wchodzicie, dostajecie tony monetek na dzień dobry i jeszcze trochę rzeczy do ulepszenia swojego ogródka pod względem wizualnym. Zapytajmy się jedną rzecz. Czy Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 ma w mojej ocenie jakieś wady? Przejdźmy do tego, co powiedzmy mogłoby tu być wykonane lepiej. Po pierwsze, samouczek do gry. Pierwsza mapka, czyli jak kiedy odpalimy tylko grę, uczy nas. Tylko chodzenia i strzelania. Resztę niestety musimy poznawać sami. Trochę jak mówiłem, boli też szybkość zdobywania monetek. Niestety osoby, które nie grały w jedynka, kupią sobie dwójkę. Na początku mogą być trochę zagubione przez brak zasadniczych wskazówek, jak tutaj się odblokowuje rzeczy, jak się tutaj gra, o co tutaj chodzi. Ważniejszą wadą w tym zestawieniu jest... Cena. Niestety gra jest dość droga. Trochę też ta kampania dla jednego gracza leży, e, lub w kooperacji, no mogła być troszeczkę dłuższa, bardziej skomplikowana. Mamy do dyspozycji jedynie kilkanaście dość szybkich, prostych map, które możemy przechodzić w różnych stopniach trudności. Trochę boli sterowanie po menu. Czasami widać i czasami czuć smrodek konsolowości, kiedy nie możemy opcji kliknąć myszką, tylko musimy wybierać je z poziomu klawiatury. Strasznie to drażni między innymi w opcjach ustawień naszych roślinek lub zombiaków, gdzie musimy używać WSAD, bo myszka trochę źle działa. Finalnie rzecz biorąc, jestem mega pozytywnie zaskoczony. Jest to pierwsza, podkreślam, pierwsza gra Electronic Arts, w której po pierwszych dwóch godzinach moja reakcja wyglądała mniej więcej tak. Coś w tym stylu. Muszę przyznać, że początek to najważniejsza sprawa. Pierwsze wrażenie co chwila, no, gra co chwila nas zaskakuje, tak? Czymś nowym, czymś ciekawym, yy, nie jest to taka gra jak była w części pierwszej, dużo bardziej rozbudowana. Mam tylko obawę, że ten tytuł kupi trochę za mało osób, by ten multiplayer był po paru miesiącach od premiery dobrze grywalny. Boję się też, że EO zacznie doić z drugiego Garden Warfare dodając DLC lub cały pakiet premium do kupienia jak to było w Battlefieldach. Grę w okolicach premiery znalazłem najtaniej w cenie około 170 zł na G2, ale mam nadzieję, że cena lekko spadnie, bo fakt faktem nieco mniej osób interesuje się tym śmieszkowym klimatem tego uniwersum, a cena dodatkowo może odstraszyć. Ja bawiłem się mega Naprawdę mega, jest to trochę inna trzecia osobowa strzelanka. Ktoś powie, że pełna dzieciaków. A tu niespodzianka. Moi drodzy, zostawiłem sobie odpalony voice chat w grze i w większości spotykają ludzi, powiedzmy, plus 16, plus 18, nawet spotkałem jednego Polaka plus 26. Ten zręcznościowy element strzelanki, lekka taktyka, opanowanie klas postaci, rozwój naszego konta, czyli odblokowanie postaci i wariancji, tryby gry, single, kooperacja, pełen multiplayer. Jest w mojej naprawdę bardzo dobry że jestem zaskoczony, bo spodziewałem się po prostu jedynki w innej odsłonie. Garden Warfare 2 jest jednak dużo bardziej rozbudowaną grą, dlatego jest to chyba pierwsza gra od Electronic Arts, której, której daje po prostu miniaturkę zieloną. Mam nadzieję, że po pół roku nie będę żałować. Tyle.